W niedzielne popołudnie w hali Arena Rafako sezon drugiej Ligi Koszykówki Kobiet zainaugurowały zawodniczki RKK AZS Racibórz. Wygrana rokuje nadzieję na dobry sezon. Nowy sezon rozpoczął się wraz z gongiem. Punktualnie o godzinie 15 22 października na boisku Areny Rafako w Raciborzu. Inauguracja sezonu koszykarskiego. Jakby nie było, jest to najwyższa liga rozgrywkowa, czy kategoria ligi rozgrywkowej. Druga liga dziewcząt, a szczególnie to, że panie mogą się realizować. Natomiast cóż, liczymy na emocje i dobrze, że ten sezon się już zaczyna, bo nie tylko żyjemy siatkówką w Raciborzu, ale przede wszystkim koszykówką i to właśnie kobiecą. No chcemy wygrywać. My mamy ambitny plan w tym roku, przynajmniej powtórzyć to, co żeśmy osiągnęli w roku zeszłym, czyli awans do następnej grupy, walka o pierwszą ligę. W niedzielne popołudnie nasze zawodniczki spotkały się z AZS UŚ Katowice Basketball Team i od początku nastawione były na wygraną. Nastawienie mamy bojowe, nie odpuszczamy żadnego meczu. Cały sezon będziemy dzielnie walczyć, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Być może jeszcze lepiej niż w poprzednim sezonie. Plany mamy takie, żeby ogrywać przede wszystkim młodzież. Dziewczyny trenują na co dzień w MKS MOS Katowice. Współpracujemy z uniwersytetem. Najstarsza tak naprawdę zawodniczka jest z 2004 rocznika. Więc celem w tym roku jest ogrywanie młodzieży. Chciałybyśmy dzisiaj wygrać nastawienie bojowe. A jakie nastawienie na cały sezon? Jesteśmy pozytywnie nastawione. Starsze koleżanki nas opuściły w tym sezonie, ale myślę, że taką młodzieżową siłą dobrniemy do końca z dobrym wynikiem. Raciborski klub koszykówki AZS Racibórz działa nieprzerwanie od 2012 roku, przyczyniając się do rozwoju koszykówki w regionie, a także promocji miasta na sportowej mapie Polski. Do końca sezonu 2014-2015 szkolił zawodników i reprezentował Racibórz w rozgrywkach trzeciej Ligi Koszykówki Mężczyzn oraz w rozgrywkach Ligi Młodzieżowej. Od 2016 roku Raciborski klub koszykówki prowadzi wyłącznie sekcję koszykówki kobiet. W zeszłym roku osiągnęły duży sukces, czyli awansowały do najlepszej ósemki w Polsce. Natomiast na ten moment już o tym zapominamy. To jest nowy sezon, nowe rozdanie. Każdy zespół zaczyna od zera i każdy zespół chce wygrać. Więc trzeba się spodziewać tego, że tak jak dzisiaj w tym inauguracyjnym meczu AZS postawi nam się na pewno mocno i będą chciały dziewczyny wygrać. Tak my tak samo musimy wyjść z głodem gry, z głodem zwycięstwa i pokazać na parkiecie na to, na co nas stać, a stać nas na bardzo dużo. Zeszłoroczny sezon nie należał do łatwych, ale osiągnęłyśmy bardzo dobry wynik. Chcemy go w tym roku przynajmniej powtórzyć, powiedziała nam kapitanka drużyny Katarzyna Huda. Na pewno co najmniej powtórzyć to, co było w zeszłym sezonie. Wiemy, że to nie będzie takie łatwe. To nie jest tak, że w zeszłym sezonie byliśmy w ósemce najlepszych drużyn w Polsce i już mamy to gwarantowane. Nie, zaczynamy od zera. Wiemy, że od początku walczymy, no ale apetyt mamy. Raciborskie koszykarki inauguracyjny mecz wygrały 61-41. Oby tak dalej. Życzymy dobrego sezonu.